Wakacyjne podróże poza granice Polski bywają okazją do zwiedzania pereł architektury. Malownicza Gruzja kryje wiele ciekawostek i architektonicznych niespodzianek dla polskich turystów. Gruzińskie świątynie i klasztory są kolebką budownictwa sakralnego. Monastyr Gelati czy katedra Bagrata to obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Latem przyciąga turystów nadmorski rejon Adżara ze znanymi z piosenki Filipinek herbacianymi polami i miastem Batumi. To są takie widoki, które się pamięta do końca życia. Byłam kiedyś w Norwegii, myślałam, że tam jest naprawdę, to już jest jakby szczyt tego piękna, które można osiągnąć, ale to, co zobaczyłam teraz, to po prostu oczy bolą od patrzenia na to wszystko. Gruzja to jeden z krajów najbardziej przyjaznych i otwartych dla Polaków. Granice można przekroczyć bez wizy. Przepisy wizowe dla polskich obywateli są bardzo liberalne. Polacy mogą przekraczać granice, przedstawiając paszport lub dowód osobisty. Intensywnie rozbudowano infrastrukturę turystyczną i komunikacyjną. To jeden z przykładów. Port lotniczy w Kutaisi, wbudowany 2 lata temu, umożliwia bezpośrednie połączenie z Warszawą kilka razy w tygodniu, podobnie jak mniejsze lotniska w Polsce. Przyjazny klimat, ciepłe morze, wysokie góry i liczne atrakcje turystyczne zachęcają cudzoziemców do nabywania nieruchomości wakacyjnych. Obcokrajowcy bardzo często kupują nieruchomość w Gruzji, to nie ma z tym problemów. Ceny zależy w centrum miasta, ceny zaczyna się od 1000 dolarów za metr kwadratowy i więcej, ale nie w centrum można kupić od 300 dolarów, czyli od 1000 zł już zaczyna się ceny za metr kwadratowy w Batumi. Oczywiście to jest tańsze niż można kupować w Warszawie lub gdzieś w Polsce. Prawdziwą atrakcją Adżarii jest przyroda, bujna roślinność, bajeczne wodospady i górskie potoki. Mamy strefy chronione, gdzie starano się zachować naturalne bogactwo przyrody. 4 parki narodowe oraz ogród botaniczny są rezerwatem najpiękniejszych okazów fauny i flory. Wśród ciekawostek architektonicznych znaleźć można obóz rzymskich legionów, czy wybudowane w XI wieku kamienne mosty. Ulice, skwery i promenada Batumi łączą różne style architektury dawnego Bizancjum, Bliskiego Wschodu i Europy. Gościnność i gruzińska sztuka kulinarna witają gości egzotyką i wyjątkowym smakiem. Nasze miejscowe nacjonalne bluda. Nasze dania narodowe są tak specyficzne i smaczne, że turyści chcą powracać nie tylko do zabytków i przyrody, ale i do specjałów naszej kuchni. Gruzja jest idealnym krajem dla turystów, którzy cenią obcowanie z naturą. Bo może jest jeszcze troszeczkę nieodkryta, nieskomercjalizowana Gruzja. Nadal jeszcze można się spotkać z taką prawdziwą życzliwością, bezinteresownością, przyrodą, która jest dziewiczą. Piękna przyroda, ciekawa kultura, budownictwo, architektura i ciepły, subtropikalny klimat. Mimo swych wyjątkowych walorów, Gruzja nadal pozostaje krajem turystycznie nieodkrytym.